Okej, to kolejna część i mamy już tutaj naszą tier listę, jak mieliśmy. Wszystko jest zgodnie i lecimy dalej. Dobra, kolet. Lubię koletkę. Niech będzie tak na normal. Kit. Kit. Też kiedyś był bardzo dobrą postacią i to będzie coś między tym. To będzie coś między cool a normal. Piszcie w komentarzach, czy dać go na cool, czy na normal. Ja go na razie odkładam. I biorę Shelly. Shelly jak to Shelly SK. Wezmę też sobie Larry i Lory. Byli dobrzy. I dam ich na cool, bo dalej są. I dobra. Pearl. Też go bardzo lubię. Dam SK. Na spokojnie. SK wleci. Bardzo lubię. I teraz wezmę bardziej postacie takie, za którymi nie przepadam. Na przykład Melody. Nie lubię Melody, szczerze. Dla mnie ona jest taka słaba. Kto tu jeszcze mi nie siedzi? Kto jeszcze jest słaby? Tak samo jak Jean. Jean wleci tak na bad. Wezmę sobie Lolę. Lola jest taka normal. I kogo my tu jeszcze mamy? Hank. Hanka też za bardzo nie lubię. Doge. Doge jest taki normal. Jeśli chodzi o Max, to ona też jest normal. Nie jest jakaś mega dobra. Dynamike. Cool. Dynamike jest OP. Willow. Był taki okres, w którym ją dużo grałem i teraz tak coraz mniej dam ją na normal. Co my tutaj dalej mamy? Mandy. Oj, Mandy. Gdzie by cię tutaj dać? Normal albo cool? Ja dam cię na bad. Nie siedzisz mi. Stew. A nie. Wzięła mi się ta. Meg. Ja ją nie lubię. Ona jest dla mnie wkurzająca. Jak ją się gra, to jej się praktycznie zabić nie da. I kogo jeszcze dać ten? Angelo. Angelo jest taki normal. Dołączę do Willow i Chuck. Nie przypadam za Chuckiem. Miko. Mój drogi Miko. Gdzie by cię tutaj dać? Dam ciebie na normal. Nie jesteś jakiś mega dobry. I Tara. O. Tara. Ciebie dam na normal. I widzimy się w trzeciej części. To będzie raczej ostatnia część. Dziękuję. Widzimy się na kolejnej tier liście i na razie. Pa.